Szanowni Państwo, podczas ostatnich 100 lat adwokaci wielkopolscy walczyli dla ludzi, o ludzi, jeżeli była tylko taka potrzeba. Dzisiejszy jubileusz jest hołdem dla adwokatów czasów minionych, ale i dla nas. Bo to my, adwokaci, każdego dnia rozwiązujemy ludzkie problemy, walczymy o godność człowieka, stajemy w ochronie praw i wolności obywatelskich. W 1919 roku adwokatów w Wielkopolsce było 70. Dzisiaj adwokatura się rozrosła i wyobraźcie sobie Państwo, że jest nas 1500 adwokatów. Wysoki sądzie teraz. Wysoki sądzie. Jednak to. No muszę klapnąć. No. Bardzo serdecznie witamy bohaterów dzisiejszego wieczoru, adwokatów i aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. To przede wszystkim wasze i nasze święto. Szanowni Państwo, co wynika z przeszłości dla nas dziś i na przyszłość? Problemy, z którymi boryka się adwokatura, towarzyszyły jej, jak widzimy, od początku jej funkcjonowania. Osłabianie adwokatury zawsze następowało przy pomocy tych samych demagogicznych haseł. Tym silniejszych, im mocniej budowano podziały w społeczeństwie i podsycano wzajemną niechęć. Ale próby osłabiania adwokatury nie wytrzymały próby czasu. Bo właśnie w tych trudnych czasach widoczne były najwybitniejsze jednostki adwokatury. Każdy więc prawnik, co z naciskiem podkreślam, bo nie ułatwiajmy sobie sytuacji, nawet jak jest jubileusz, jest odpowiedzialny za prawo i za jego wielkość, i za jego małość. Przypomnieć może w tym miejscu trzeba bardzo piękne wskazanie Leona Petrarzyckiego. Każde działanie z prawem, akt jego tworzenia, interpretowania i stosowania powinien być czyniony tak, by prawu przydawać autorytetu. A jeśli to niemożliwe, to przynajmniej tego autorytetu nie uszczuplać. Trzeba, żebyśmy wytrwale pamiętali, że jesteśmy kustoszami kultury prawnej i naszym zadaniem jest wyposażyć w jej siłę prawniczą młodzież. My, parafrazując słowa Leszka Kołakowskiego, powiem za nim tak oto. Niech kultura prawna, jak nieustępliwy demon, siedzi na karkach wszystkich prawodawców świata. A jeśli prawdą jest to, co powiedziałam, że także my jesteśmy w jakimś stopniu tymi prawodawcami odpowiedzialnymi za prawo, to niechże siedzi na naszych karkach, przypominając nam, co prawnikowi nie uchodzi. Adwokatura składa się z jednostek, których siłą jest mądrość, a zbiorowa mądrość nie daje się pokonać. Dlatego tak ważna jest praca nad rozwijaniem kompetencji i adwokatów, i aplikantów. Tylko mądry ma zdolność zniesienia krytyki i wyciągnięcia z niej konstruktywnych wniosków. Głupi będzie krytykę tłumił, sądząc, że w ten sposób uniknie jej ostrza. Głęboko wierzę, że siłą adwokatury jest młodość, czerpiąca z doświadczeń świata zachodniego, Unii Europejskiej, zachodnich cywilizacji. Ja wiem, że za 100 lat odbędzie się podobna uroczystość. I byłbym szczęśliwy, gdyby udało nam się dla jej uczestników rozwiązać przynajmniej część problemów, z
z którymi boryka się dzisiejsza adwokatura.